młody władca, który objął swoje rządy jako dziesięciolatek. Człowiek, w którego osobie łączą się wszystkie ideały krzyżowca, człowieka odważnego. 10 listopada 1444 roku w bitwie pod Warną zginął król Władysław Warneńczyk. Król Władysław Warneńczyk to monarcha otoczony legendą ostatniego krzyżowca. Pod jego wodzą wojska chrześcijańskie stanęły do walki z przeważającymi siłami tureckimi w obronie zagrożonej Europy. Oczekiwany przez 72-letniego Władysława II Jagiellą, syn narodzony z czwartej żony króla, Zofii Holsztańskiej, urodził się 31 października 1424 roku. Od samego początku odbierał staranne wykształcenie na dworze krakowskim, następnie zaś już jako dziesięciolatkowi po śmierci Władysława Jagiełły przyszło mu objąć władzę. Chociaż faktyczną władzę w Polsce sprawował wówczas biskup Zbigniew Oleśnicki. Do koronacji Władysława III doszło dnia 25 lipca 1434 roku w Wawelskiej Katedrze. Główną osią polityki dynastycznej Zbigniewa Oleśnickiego przez najbliższe lata, cztery konkretnie, było zapewnienie praw do tronów Czechii i Węgier dla Władysława Warneńczyka i jego brata Kazimierza. W roku 1440 dzięki też zręczności Oleśnickiego został osadzony na tronie węgierskim. Chyba najbardziej to, czego nie doceniamy w tym czasie i myślę, że wymaga to pewnej naszej rewizji historycznej, nowego spojrzenia w ogóle na postać Warneńczyka, to, że były to także czasy trudne dla Kościoła katolickiego. Postać Warneńczyka będzie tutaj postrzegana jako człowieka, który gotów był stanąć w obronie autorytetu Kościoła, stanąć nie tylko w obronie Europy. Będzie nie tylko tym człowiekiem, który będzie próbował zatrzymać pochód turecki do Europy, ale będzie także tym, który będzie stawał w obronie Kościoła. Papież Eugeniusz IV w porozumieniu z cesarzem bizantyjskim Janem VIII Paleologiem szukali poparcia krucjaty wśród władców Europy Zachodniej dla idei wspólnej walki z Turkami, zagrażających krajom Półwyspu Bałkańskiego od początku XIV wieku, zwłaszcza po ciężkiej klęsce Armii Krzyżowej pod Nikopolizm. Obietnica poparcia ze strony Rzymu okazała się być bardzo kusząca dla młodego władcy Władysława. W styczniu 1443 roku postanowiono o podjęciu idei krucjaty. Pod nominalnym dowództwem króla polskiego i węgierskiego Władysława III Warneńczyka wyruszyła armia licząca około 25 tysięcy rycerzy. Warneńczyk, który początkowo odnosił sukcesy, wchodząc w głąb Serbii i zdobywając kolejne połacie i terytoria zajęte przez Turków, został w pewnym momencie osaczony. Wojska polsko-węgierskie stanęły naprzeciwko trzykrotnie liczniejszych sił tureckich sułtana Murada II. Początkowo bitwa układała się według planu Janosza Hunyadego, który rozgromił tureckich spachiców, czyli elitarną jazdę turecką i gotował się do ataku na Janczarów. Król Władysław jednak lekkomyślnie sam uderzył z 500 rycerzami na elitarną piechotę turecką i został okrążony, ginąc w walce. W tamtym czasie ta śmierć stała się wielkim szokiem dla Europy. Była jednym z takich wydarzeń, które wstrząsnęły do pewnego stopnia państwami europejskimi, elitami europejskimi. Pozostawiła po sobie bardzo wiele znaków zapytania. Ta legenda i ten list Jana Hunyadiego z roku 1445, który mówił o tym, że Władysław na pewno przeżył bitwę pod Warną, okazał się być symptomem do rozpoczęcia legendy o ostatnim żołnierzu krucjat. Ocena polityki Władysława Warneńczyka na pewno jest bardzo trudna, ale ocena jego jako właśnie takiego ostatniego krzyżowca, człowieka, który zdecydował się poświęcić życie dla pewnej idei, na pewno jest bardzo taka zapładniająca w kulturze i bardzo cenna. W 1453 roku Turcja zdobyła Konstantynopol, a następnie umocniła panowanie nad Słowianami bałkańskimi, stając się realnym zagrożeniem dla Europy. Jej ekspansja zostanie zatrzymana dopiero przez króla Jana III Sobieskiego.